Istnieje takie coś jak Optifine i to może poprawić twoją płynność gry lub całkowicie zniwelować lagi, które masz w swoim Minecrafcie. Nie mam pojęcia, dlaczego ktoś, kto tworzy Optifine'a, potrafi te lagi zredukować, a wydawcy Minecrafta nie. No ale nie rozkminiajmy, jest jak jest, lecimy! Instalacja Optifine'a jest banalna, wystarczy, że wejdziemy na stronę, pobierzemy plik, klikniemy instaluj i odpalimy Minecrafta. No dobra, więc pierwszym krokiem jest odpalenie naszej wersji, na którą chcemy Optifine'a zainstalować, na czysto. Czyli ja wybiorę sobie 1.19 i odpalamy naszą gierkę. Oczywiście nie jest to istotne, jakiego launchera używacie, ważne by odpalić grę właśnie na tej wersji. Przy okazji mogę się troszkę świecić, dlatego że mimo tego, że jest 24, to i tak jest gorąco jak w piekle, więc niestety. Kiedy nasz Minecraft się już odpali, możemy go wyłączyć, więc troszkę XD, no ale musieliśmy to zrobić, żeby nasze pliki się po prostu wygenerowały. Teraz wchodzimy na stronę Optifine'a, wszystko oczywiście linkuję w opisie i widzimy w tym miejscu przycisk Preview Versions. Klikamy go, a następnie mamy tutaj właśnie wypisane wszystkie wersje, aktualnie jest tylko jedna, w przyszłości będzie ich więcej, mamy na razie Pre-1. Jeżeli oglądacie ten film za jakiś czas, to będzie tutaj Pre-1, Pre-2, Pre-3 itd. Oczywiście pobieracie najnowszą, dlatego że jest najbardziej dopracowana. Ok, klikamy, oto ten przycisk Download. Przenosi nas na stronkę taką z reklamami, tutaj nic nie klikajcie i czekamy, aż w prawym górnym rogu pojawi się przycisk Skip, czy jakoś tak, dokładnie Skip jest. No to klikamy i przenosi nas na kolejną podstronę, tutaj możemy się zgodzić klasycznie i mamy już docelowo kolejny przycisk Download, który już naprawdę nam powie, że tego Optifine'a klasycznie płucian wyskoczył. Zarąbiście. No, klasycznie reklamki i teraz znowu Download. Jaki mem w ogóle niespodziewany. Dobra, ja zapisuję plik na pulpicie, wy możecie zrobić podobnie, by mieć po prostu łatwy do niego dostęp. No dobra, mamy... W tym miejscu bardzo chciałbym podziękować moim wspierającym na tym kanale, widzicie ich teraz na ekranie, mega propsy i lecimy dalej z odcineczkiem. Mamy nasz plik na pulpicie i teraz ważna chwila, jeżeli... Oj, nie mogę tak go umieścić, żeby mi Steve nie zasłaniał, więc będzie tutaj. Jeżeli nie macie tej ikonki filiżanki Java tutaj, czyli takiej właśnie filiżanki z kawą, to musicie pobrać Java na komputer. Jeżeli jednak widzicie to tak jak ja, czyli właśnie ta filiżaneczka tutaj jest, to możecie przeskipować poradnik do następnej części. No więc teraz sekcja dla osób, które Java nie mają. Wchodzimy na oficjalną stronę Java, oczywiście linkuję ją w opisie i klikamy w tym miejscu przycisk Download Java. Znowu wybieramy miejsce instalacji, dla mnie będzie to ponownie pulpit. I teraz, kiedy na pulpicie mamy już tutaj instalator Java, klikamy na niego podwójnie, wyświetla nam się potwierdzenie, już wiem, że nie będziecie go niestety widzieć na ekranie, dlatego że jakoś tak program to przerabia, że macie czarny ekran, generalnie postaram się wam tutaj wkleić jakiś screen, który by to odwzorował, klikać po prostu tak, że wyrażacie zgodę na jakieś tam zarządzanie, po prostu tam, że otwieracie to jako administrator i pozwalacie na jakieś zmiany na komputerze. Oczywiście jest to w 100% bezpieczne. Musicie dać takie przyzwolenie, by Java się zainstalowała. No i mamy takie tutaj oto okienko i klikamy w tym oto miejscu install. Ja Java mam już na komputerze, więc troszeczkę jedno przejście będę miał inaczej niż wy, ale również o nim opowiem. Teraz Java się instaluje. No i właśnie to jest ta chwila, kiedy mam troszeczkę inny wygląd niż wy, dlatego że już Java mam na komputerze i pokazuję im po prostu, że mam starszą wersję Java i czy chcę ją odinstalować, jej nie chcę odinstalować, więc klikam not now i już tutaj przechodzimy next i mamy informację, że Java jest zainstalowana pomyślnie. Także to jest naprawdę banalne, teraz już powinniście w miejscu tego Optifine'a widzieć taką ikonkę, jeżeli nie, klikacie prawym przyciskiem myszy, wchodzicie w właściwości i teraz tutaj mamy otwierane za pomocą Java, zmień, tu będziecie mieć coś innego i właśnie wybieracie tę Java z listy. No i właśnie to już potem będzie wyglądać w ten sposób i ta ikonka już tutaj będzie. Teraz co wystarczy zrobić, to po prostu zdoubleklikować tego Optifine'a. Otwiera nam się kolejne okienko, tutaj nie musimy zmieniać żadnego folderu, klikamy install. Po chwili, dosłownie parę sekund, mamy informację, że Optifine jest zainstalowany pomyślnie, klikamy OK. Teraz otwieramy naszego Minecrafta. I tutaj po lewej widzimy, że od razu nam się wybrała wersja Optifine 1.19, czyli takiego Optifine, jakiego chcieliśmy zainstalować. Jeżeli nie widzimy tego w lewym dolnym rogu, możemy sobie kliknąć instalację, nowa instalacja, tutaj wybrać z listy
release 1.19 Optifine, nazwać to na przykład Optifine 1.19. No i wybrać sobie jakąś ikonkę, niech to będzie ikonka na przykład tutaj tego czegoś. Klikamy tutaj w prawym dolnym rogu stwórz i mamy taki profil gry zapisany. Wchodzimy sobie znowu tutaj, szukamy go z listy, ja mam tego tutaj w sumie pełno. Jest jako ostatnie i klikamy sobie graj. Oczywiście mogliście wybrać od razu to, co się z automatu tutaj ustawiło, no ale tak wam pokazałem, gdybyście tego nie mieli. Klikamy graj. Minecraft odpalony i widzimy w opcjach, że po prostu mamy o wiele, wiele więcej settingsów do ustawienia. Mamy jakieś szczegóły tutaj w quality, w detalach, możemy zainstalować shadery, o tym będzie kolejny poradnik. No i po prostu mamy zwiększone funkcje graficzne, a kiedy wejdziemy sobie do gry, wasza gra powinna działać płynniej. Z tego co zauważyłem, kiedy wejdziemy sobie w opcje i video settings, mamy tutaj opcję odblokowanie FSync'a. FSync to jest takie coś, że wam blokuje FPS-y na 60 albo na przykład 144 FPS-y, w zależności od tego jaki macie monitor, po to by po prostu wasz monitor był perfekcyjnie dopasowany do płynności gry. No i teraz, kiedy byśmy to odblokowali FPS-y, jeżeli oczywiście wasz komputer by na to pozwolił, wzrosłby już ponad ten poziom tych 60 na przykład FPS-ów i moglibyście mieć o wiele więcej, natomiast aktualnie w tej wersji, bo tak jak mówiłem, jest to wersja pierwsza Optifine na 1.19, coś jest po prostu chyba zbugowane, że mi to nie działa, więc aktualnie z moim monitorem nie wybije ponad 60 FPS-ów, które widzicie w lewym górnym rogu. Jeżeli to już poprawią i będzie można tego FSync'a tutaj odblokować, to FPS-y by mi wzrosły, powiedzmy, nie wiem, na przykład do 300 FPS-ów akurat, nie wiem, to troszkę strzelam, ile by wzrosły, ale sens Optifine jest zachowany. Wszystkie optymalizacje, które Optifine wprowadza, są już w waszej grze oraz oczywiście poszerzone funkcje i jedna z głównych funkcji, czyli możliwość wgrania shaderów. Jeśli oglądasz to za jakiś czas i chcesz wgrać shadery, to możesz luknąć w kartę tam jest karta, bo tam. Tam możesz sprawdzić poradnik do shaderów, także gorąco polecam. To by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że ci pomogłem i usprawniłem twojego Minecrafta, działa on płynniej. Jeżeli tak, to możesz napisać w komentarzu, że jej działa czy coś. Ja teraz żegnam się z wami, widzimy się w kolejnych materiałach, cześć!